Witamy Was bardzo serdecznie w nowym cyklu 100 pytań do pośrednika. Tutaj mamy zawarte 100 pytań od Was, które najczęściej się pojawiają w przypadku różnych spotkań i będziemy na nie powoli odpowiadać. Dzisiaj ze mną jest Kamil, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. No i zaczynamy, losujmy pierwsze pytanie. Co sądzicie o kredycie hipotecznym ze stałą stopą procentową? Kredyt hipoteczny, generalnie jeżeli zaciągamy kredyt hipoteczny i mamy taką na sobie obciążenie, to ze stałą stopą procentową mamy dużo większe bezpieczeństwo, szczególnie w ówczesnych czasach, że kredyt nam się nie zmieni. Zaciągając ten kredyt jest to bardzo rzadka umowa, no bo generalnie banki głównie ujmują, że mamy zmienną stopę procentową ze względu właśnie na szalejącą inflację, która jest obecnie. W związku z czym, jeżeli znajdziemy kredyt ze stałą stopą procentową, to będzie dla nas korzystniejsze i bezpieczniejsze, szczególnie, że takie zobowiązanie trwa wiele lat. Dokładnie. Należy też pamiętać o tym, że banki bardzo często nie chcą udzielać takiego kredytu. Obecnie on jest trochę droższy niż pewnie kredyt ze zmienną stopą, natomiast no, tak jak wspomniał Kamil, w przypadku zmian wysokości WIBOR-u czy w ogóle zmieniających się stóp procentowych, no to taka stała procentowa jest gwarantem pewnego rodzaju bezpieczeństwa. Tak więc ja przynajmniej takie kredyty zawsze polecam, ale jednocześnie wiem, że to jest dosyć trudno uzyskać taki kredyt na korzystnych i preferencyjnych warunkach. Dobra, mamy pierwsze pytanie, czas na drugie. Czynię honory. Dlaczego nie ma jednego urzędowego systemu, gdzie są wszystkie informacje o nieruchomościach? Tutaj generalnie myślę, że kwestią jest to, że cały czas się to zmienia, aktualizacja jest cały czas na bieżąco i wyrysy i wypisy z map cały czas się zmieniają w zależności od tego, co chcą uzyskać właściciele. Nieruchomości się sprzedają, nieruchomości się kupują, tutaj aktualizacja tego całego systemu na pewno byłaby trudna, potrzeba by było dużo urzędników, którzy by się po prostu tym zajmowali, więc tutaj system centralny nie byłby na pewno wskazany. Jeżeli chodzi o tutaj urzędy właśnie gminne, miejskie, to mamy tam wszystkie wypisy, wyrysy, no i też dużo większa jest aktualizacja, jeżeli te urzędy są na miejscu i nie muszą być aktualizowane centralnie. Należy też pamiętać o tym, że ogólnie takie działania są podejmowane, natomiast no, one są w bardzo dużych powijakach. Mówi się o powstaniu tak zwanego SIN-u, czyli Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, gdzie miała być synchronizacja i ewidencji i księgi wieczystej i innych baz danych, natomiast no, mówiąc szczerze, na ten moment w najbliższych kilku latach w ogóle nie ma szans, aby coś takiego w ogóle powstało, więc jest to na razie tylko i wyłącznie założenie hipotetyczne. Na dzisiaj dziękujemy, na dwa pytania odpowiedzieliśmy, tak więc na dzisiaj dziękujemy i za jakiś czas widzimy się ponownie, odpowiadając na kolejne Wasze pytania z tej oto puli. Dziękujemy bardzo.